Szanowni Państwo, minęła godzina 13. Witam bardzo serdecznie w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie na konferencji prowadzącej do tegorocznej edycji Festiwalu w Jarocinie. Chciałem przedstawić gości dzisiejszej konferencji, pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny festiwalu. Pan Piotr Mec, dyrektor muzyczny programu Trzeciego Polskiego Radia. I dwaj ambasadorowie tegorocznej edycji festiwalu, pan Wojciech Waglewski i Krzysztof Zalewski. Oddaję głos panu burmistrzowi. Dzień dobry Państwu, witam na dzisiejszej konferencji. Kilka słów wprowadzenia. Myślę, że bardziej będą Was interesowały walory artystyczne i muzyczne, o których tutaj za chwilę będzie mowa. Może tak tytułem wprowadzenia. Wiecie Państwo, że do tej pory współpracowaliśmy w zakresie festiwalu z agencją MJM Prestige. W zeszłym roku zakończyliśmy tą współpracę, agencja wycofała się. Współpracowało nam się bardzo dobrze i firma bardzo solidna, aczkolwiek no, czasem drogi się rozchodzą, także nie było żadnych podtekstów i nieporozumień. Uznali, że nie będą dalej robić festiwalu. I uznałem też, że jest zbyt mało czasu, żeby eksperymentować i szukać kilka miesięcy nową firmę, która by na podobnych zasadach jak MJM Prestige organizowała festiwal. Natomiast też uznaliśmy, że jest to pewna szansa do mutacji tego festiwalu w innym kierunku niż był realizowany do tej pory. Przez ostatnie lata festiwal raczej był odtwórczym festiwalem niż twórczym, odtwarzaniem tych koncertów, które gdzieś tam w całej Polsce można było obejrzeć i w zasadzie niewiele tak naprawdę różnił się już od różnych innych koncertów, tyle że ich było więcej i przez 3 dni. Natomiast ambicją miasta, które bardzo ceni sobie festiwal i legendę i przeszłość i to, co festiwal zrobił dla kultury polskiej, to aby festiwal był nie odtwórczy, a twórczy. Żeby te rzeczy, które w Jarocinie się będą pojawiały, będą miały wartość kulturotwórczą, artystyczną, wprowadzały pewne nowe rzeczy, których gdzie indziej nie można zobaczyć. No a oczywiście ten filar, czyli przegląd kapel i zespołów, które no, nie mają możliwości pokazania się w telewizji czy w radio, a które tworzą swoją muzykę, swoją kulturę, taką jaką oni chcą, jaka funkcjonuje w Polsce, w małych miastach, w dużych osiedlach, w dużych miastach, ale nie taką, którą by chciały pokazywać te media, które mają szablony i schematy popkultury, a nie czegoś, co jest świeże, nowe i co się rodzi gdzieś tam w Polsce. Także ta szansa została, myślę, wykorzystana. Oczywiście za każdą zmianą w festiwalu no, jest zawsze jakieś ryzyko, ale jak Państwo wiecie, Jarocin należy do odważnych ludzi. Nie boimy się odważnych wyzwań, które chcemy w tym roku prowadzić. Myślę, że to będzie taki kolejny dobry krok w kierunku stworzenia wspaniałego festiwalu, który będzie znacznie wyróżniał się od tych, które właśnie opisuję czy określam jako odtwórcze, a nie twórcze. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Mija właśnie 10 lat od momentu, kiedy festiwal w Jarocinie po 10-letniej przerwie z kolei wrócił do żywych i zdaje się, że poszukiwał swojego miejsca na mapie festiwalowej. Próbowaliśmy różnych metod, różnych koncepcji. Gdzieś po drodze, coraz bardziej zbliżając się do myśli, że żeby festiwal miał ducha i wartość artystyczną, nie wypada go chyba kupować w całości, a wziąć odpowiedzialność
programową i pieczę artystyczną na parki miasta, które przecież jest tego festiwalu gospodarzem. Minęła kolejna dekada historii tego festiwalu, licząc z tą 10-letnią przerwą już 47-letniej i przyszedł czas, kiedy postanowiliśmy spróbować trochę odważniej i tą ideologię budowania festiwali gdzieś na obrzeżach miast, na otwartych dużych polach zamienić na coś, co na 3 dni w roku zamieni Jarocin miejsce, które tętni muzyką, na miejsce, które jest absolutnie podporządkowane, chociaż podporządkowanie to chyba niedobre miejsce, niedobre słowo w tym momencie, sztuce, muzyce i animacji kulturalnej wszelkiej maści. W związku z tym festiwal, który no, z wielkiego podmiejskiego pola przenosi się w przestrzeń miejską, zyskuje chyba najbardziej wizerunkowo, a programowo staramy się tak jak pan Adam powiedział, rzeczy nietuzinkowe, dotkliwe artystycznie, często też właściwe tylko Jarocinowi i tylko tam mogące się odbyć. Festiwal w tym roku, oprócz tego, że zmienia diametralnie, można powiedzieć, swoje miejsce, zmienia też w pewien sposób formułę. Mamy dwie duże sceny, jedną na polanie przed Pałacem Radolińskich, drugą na centralnym punkcie miasta, czyli w przestrzeniach Starego Rynku. Dwie sceny eksperymentalne, nazwijmy to, jedną w ruinach neogotyckich Kościoła Świętego Ducha, drugą scenę na stawie, prawdopodobnie pływającą, choć o to jeszcze walczymy. Mamy 4 miejsca, w zasadzie 5 licząc Spichlerz Polskiego Rocka i 6, gdyby chcieć dodać do tego Jarocinski Ośrodek Kultury, dawniej teraz po prostu JOK, w centralnych częściach miasta, które myślę, że sprawi taki fajny, niecodzienny ruch na ulicach Jarocina i te 3 dni zamieni w trochę odrealnioną, w trochę odrealnione miasteczko muzyczne. Nowością też jest idea współkreowania programu artystycznego przez ambasadorów. W tym roku, jak i w każdym kolejnym, chcemy przypisywać taką rolę muzykom rozpoznawalnym, charakterystycznym, muzykom, którzy świadomie kierują i kreują swój dorobek muzyczny i których no, wiele wyróżnia na polskiej scenie. Padło na pana Wojtka w tym roku. Padło na Krzysztofa Zalewskiego w tym roku. Myślę, że o swoich projektach opowie pan Wojtek samodzielnie, tak samo jak Krzysiu, który z jednej strony słyszał, że tą Krzysiu osobliwość. Tak, znamy się na tyle długo, że mogę sobie na to pozwolić. Krzysiu weźmie pod opiekę Jarocińskie Rytm Młodych, czyli to, czym chcemy się tak naprawdę chwalić, tym, co kiedyś, 30 lat temu, sprawiło, że ten festiwal stał się głośny i no, w legendarny sposób już kulturotwórczy. Chcemy pokazywać to, co aktualne i to, czym ten kraj będzie muzycznie, daj Boże, za kilka czy kilkanaście lat żył. Kolejna odsłona nowa tego festiwalu to jest motyw. Motyw, który co roku będzie sięgał do historii Jarocina, przypominał to, co najlepsze z jego historii w nowych odsłonach i w nowych interpretacjach. Rok 87 to jest jedyny koncert Czesława Niemena w Jarocinie, koncert z albumem Terra de Florata. 20 lat wcześniej ukazuje się album Dziwny jest ten świat i pan Czesław ma dzisiaj rocznicę urodzin. W tym momencie przekazuję głos dalej panie Wojtku. Dzień dobry. No ja występuję w ramach tego festiwalu w podwójnej roli, bo z jednej strony pojawię się tam również w roli eksponatu, także będzie można mnie zwiedzać, w kapciach oczywiście. Myślę sobie, że bardzo dużo nieporozumień z Jarocinem związanych spowodowało, że on się nie mógł odnaleźć przez lata, bo miał dorabianą różną gębę, a to festiwalu punkowego, a to metalowego. Ja pamiętam, oczywiście pamięć mnie może zawodzić, bo w tym wieku to różnie wygląda, ale z tego, co sobie przypominam, był to festiwal, który pokazywał bardzo różne rodzaje muzyki. Największym sentymentem cieszyły się koncerty
Dżemo, które wieńczyły ten festiwal, z tego co pamiętam, chyba nie jest zespół punkowy. I później we wszystkich tych takich marudzeniach na temat festiwalu, to zarzuty były właśnie tego typu, że albo nie jest punkowy, albo nie ma gwiazd zagranicznych na przykład, co też jest bzdurą, bo za moich młodych lat nigdy tam nie było gwiazd zagranicznych, bo nie dostawały wiz i paszportu. I myślę sobie, że ten element kreatywności jest ważny, bo to jest fajne, bo próbowano go ożywić, czy przywrócić mu jakąś chwałę, sprowadzając a to gwiazdy zagraniczne, a to zespoły bardzo popularne. No i to rzeczywiście, tak jak już było mówione wcześniej, robią wszystkie inne festiwale, więc myślę, że pożyteczną rzeczą byłoby spróbować doprowadzić do jakichś zajść muzycznych, muzyczno-artystycznych. Znaczy ja przynajmniej w tym dniu, w którym się będę zajmował, opiekował, ambasadorzył i reprezentował, postanowiłem zaprosić muzyków. Bo generalnie lubię, kiedy muzyka jest wykonywana przez muzyków, na przykład tak mam przed dziecka. I zaproszę ludzi, którzy znają się na tym, co robią, którzy są osobni, w sensie języka muzycznego i z którymi można się połączyć w jakimś zgrabnym projekcie. Także pojawi się pewnie Wojtek Mazurecki z kwintetem swym, pojawi się Michen Mitch, pojawi się Natalia Przybysz ze swoją nową płytą. I mam nadzieję, że wszystkich ich później zagonię na scenę, dołożę do tego swoich muzykantów i zrobimy jakiś taki, nie wiem jak to nazwać, no, jakieś wystąpienie niebanalne. Chodzi nam po głowie jeszcze artysta zagraniczny, ale unikałbym słowa gwiazda, ponieważ myślę, że wszystkie te osoby, które wymieniłem, też są gwiazdy, nie tylko polskiego formatu. Natomiast korci mnie, żeby osoba zagraniczna była bardzo dużego formatu i mało rozpoznawalna w Polsce, czyli nie będzie pełniła funkcji gwiazdy. Z tego co wiem, przynajmniej osoba, o którą się staram, a jeszcze nie mogę zdradzić jej nazwiska, w Polsce jeszcze nie występowała, a jeśli wystąpi, to zabije Państwa swoją wielką sztuką. No to tyle, jeśli chodzi o mój pomysł na ten dzień, który chciałem skonstruować. Cieszy mnie też, że to zostanie przeniesione do miasta, bo zwłaszcza rzeczy, w którym my będziemy tam się pojawiali, będą wymagały na przykład bawienia się ciszą i przestrzeniami. I to wszystko się fajnie w takich miejskich murach może zrealizować. Muzyka będzie improwizowana w dużej mierze, ponieważ no ja tak sobie wyobrażam koncerty, bo wtedy, kiedy chcę posłuchać muzyki brzmiącej tak jak na płytach, to sobie wolę włączyć płytę i przy winku w domu słuchać, więc zawsze najbardziej cenię w muzyce takie zdarzenia, które mają charakter niepowtarzalny, które mogą się zdarzyć tylko raz. No i mam nadzieję na fajną zabawę. I to taką zabawę, która będzie też udziałem publiczności. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Konkurs młodych zespołów, Jarocińskie Rytmy Młodych, w tym roku pod opieką ambasadora, człowieka, który coś wie o tak zwanych konkursach i jak przetopić tę chwałę w świadomość artystyczną. Pan Piotr Mec, człowiek, którego przedstawiać mi nie wypada, człowiek, który myślę ma na sercu los jarocińskich debiutantów i w tym roku, zarówno jeżeli chodzi o konkurs i o motyw niemenowski, odegra no, potężną rolę, powiem tak. Krzysiu, o no, koncertach? Króciutko, ja mam dwa główne zadania tutaj do wypełnienia. Po pierwsze jestem współodpowiedzialny za ten konkurs młodych zespołów, z czego się niezmiernie cieszę. Mam nadzieję, że może to będzie jakaś ciekawa alternatywa dla
tony w tej chwili telewizyjnych konkursów, z których no wychodzą niby nazwiska co tydzień nowe, ale każdy z nich musi iść na jakiś kompromis po to, żeby się znaleźć w telewizji. Tutaj jakby stawiamy na to, żeby nie stawiać sobie tych barier, nie stawiać sobie żadnych ograniczeń. Będziemy mieli przesłuchania w Gdańsku, w Warszawie, w Rudzie Śląskiej i w Poznaniu. Także bardzo chętnie do tych wszystkich miejsc będę jeździł i wybierał najciekawsze zespoły, też duża odpowiedzialność na mnie ciąży. No i mam nadzieję, że uda nam się jakoś tą markę Jarocina odświeżyć na tyle, żeby no, nie kojarzyła się tylko z nową falą, bardzo ciekawie się to ogląda, ale żeby jakby odżyła na nowo ta idea, żeby ten festiwal na stałe zagościł na mapie polskich festiwali jako coś, no coś rzeczywiście zupełnie osobnego, zupełnie odrębnego. Takiego naszego, nie wiem, bardziej odważnego artystycznie. Na powtórę jestem odpowiedzialny za leitmotiv tego festiwalu, czyli za Niemena. To już jest olbrzymia odpowiedzialność, bo oprócz tego, że trzeba tam porozciągać struny wokalne, żeby jakby sięgnąć tam, gdzie Niemen sięgał. No to przede wszystkim chcemy Państwu przedstawić Niemena, którego być może nie do końca znacie, ponieważ 30 lat mija od koncertu z płytą Terra de Florata, więc na pewno sięgniemy po niektóre piosenki z tej płyty. Zaryzykowałbym teraz show of hands, kto słuchał płyty Terra de Florata z Państwa tutaj zgromadzonych. No, o! A, no okej, okay, no ale Ty wszystkie słuchałeś, tak? Ty się nie liczysz. A my słuchaliśmy razem, więc jakby to też się nie do końca liczy. Jakby to powiedzieć, jest to bardzo trudna w odbiorze płyta, może tak powiem. Wydaje mi się, że nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na taki wybieg, ale że Czesław Niemen chyba z podobnym, nie wiem, może problemem zetknął się co Frank Zappa, którego też uwielbiam, absolutnie uważam, że jest geniuszem. Natomiast no nie wiem, czy Państwo spróbowali słuchać płyty Zappy Jazz from Hell na przykład. No to jest podobny wykładnik, jest mnóstwo pięknej muzyki, natomiast podanej w sposób, który bardzo mocno nasączony jest czasami, w których powstawał, czyli tymi wszystkimi nowinkami technicznymi, synklawierami, brzmieniami MIDI z końca 80. lat i tak dalej. Więc chcemy to troszeczkę przełożyć na język współczesny. Zespół kompletujemy z Jurkiem Zagórskim, więc no już mamy w zasadzie skład ustalony, ale to może zostawmy coś jako niespodziankę. Więc na pewno będziemy upraszczać i wyciągać esencję z tych wszystkich piosenek. Ja się niezmiernie cieszę, bo nie zamierzamy robić koncertu The Best of Niemen, tylko właśnie znaleźć jakieś piosenki, które być może ze względu na to, że nie wiem, aranżacje były mało strawne, nie zostały hitami, a zasługują na to, żeby je szerzej poznać, bo są piękne melodie, piękne teksty. Więc no, my w zasadzie już się wzięliśmy do roboty, mimo że koncert jest w lipcu, no bo takie nazwiska jak Niemen wymaga odpowiednio, że tak powiem, nabożnego podejścia, więc no, myślę, że będzie ciekawie, no oprócz tego konkurs młodych zespołów. No i też w koncercie Niemena, oprócz tego, że ja tam będę się dwoił, troił wokalnie, to zaproszę znakomitych gości, także myślę, że będzie ciekawie. Panie Piotrze, prosimy o mistrzowskie zwieńczenie dzieła. Ja mam wrażenie przede wszystkim, że ja się wkręciłem do tegorocznego Jarocina trochę podstępem, dlatego że kiedy sympatyczna ekipa przyjechała do mnie w odwiedziny z Michałem na czele i zaczęła mi tłumaczyć ideę koncertu w 30 lat, koncertu Niemena w Jarocinie Pamiętnego, opowiadając mi w szczegółach o tym koncercie, to wytrzymałem z pokorową twarzą, a jak skończyli, powiedziałem, wiem, bo ja ten koncert zapowiadałem, co jest prawdą. W związku z czym chyba nie mieli wyjścia, tylko mnie rzeczywiście doprosić. To jest jedno z moich większych przeżyć, ten koncert Niemena w Jarocinie, bo pamiętam obawy organizatorów wtedy, bo w ogóle przyjazd pana Czesława do Jarocina był dużym znakiem zapytania, czy na przykład, nie wiem, no nie polecam pomidory, prawda? A pamiętam wspólne śpiewanie 100 lat. Pamiętam też rzecz bardzo charakterystyczną dla pana Czesława, czyli to, że on przyjechał sam swoim busikiem, rozładował sprzęt, długo go podłączał, potem zrobił próbę, potem zagrał, a potem spakował sprzęt i pojechał. Powiedział dobranoc i tyle go widzieli. Niewątpliwie było to ogromne wydarzenie, więc jeżeli po 30 latach możemy się do tego wydarzenia odnieść znowu, to wspaniale. A druga sprawa to to, że chciałbym wierzyć, że Trójka Radiowa jest naturalnym partnerem radiowym właśnie dla festiwalu w tej formule, która w tym roku się zapowiada i zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej w radiu
przekazać, włącznie z rzeczą najtrudniejszą, czyli właśnie tym, czy będzie się głównie Krzysztof zajmował. Ale na szczęście antena radiowa, szczególnie latem, gra 24 godziny, będzie moment, żeby pokazać różne rzeczy. Naszą ideą jest nie tylko być w Jarocinie, stamtąd nadawać, ale i bardzo dużo tego Jarocina na antenie radiowej zaprezentować. No a Niemen to już zupełnie inna, wspaniała zupełnie historia. No to chyba możemy zapowiedzieć artystów, którzy, tych oczywiście, którzy się sami nie zapowiedzieli. Czyli, czy to już za mną jest? Jest już za mną. Fisze Made Tworzywo, Krzysztof Zalewski, WW, Wojciech Mazalewski, Quintet, Happy Set, Decapitated, Kaliber 44, Natalia Przybysz, Mitch & Mitch i jeszcze cztery razy tyle.